Lata 90. ubiegłego wieku zostały nazwane dekadą mózgu. Wiązało się to z odkryciem nowo powstających neuronów w mózgu dorosłych osobników. Praktycznie do lat 90. uważano, iż taki proces nie ma prawa zachodzić, a wiązało się to z postulatami i było to zgodne z postulatami Cahala, który już na początku XX wieku stwierdził, że mózg jest bardzo stabilny i ewentualna plastyczność może zachodzić wyłącznie na poziomie neuronów i dendrytów, połączeń synaptycznych. W latach 60. Altman i Das odkryli jednak przy pomocy znaczników tymidyny znakowanej trytem, że jednak powstają nowe komórki w mózgu. Jednak bardzo sceptycznie grono naukowców podeszło do tych wynalazków, w związku z tym, że Altman i Das nie określili fenotypowo tych komórek. Nie było wiadomo, czy są to komórki gleju, czy są to neurony. Dopiero lata 90. i odkrycie specyficznych przeciwciał dla poszczególnych linii komórkowych dały możliwość identyfikacji fenotypu zarówno neuronów, jak i komórek gleju. Na temat powstawania nowych neuronów w mózgu prowadzimy również badania w naszym instytucie. Nasze badania skupiały się głównie na genetyce zachowań, genetyce patologii zachowań. Między innymi uczestniczymy w projekcie europejskim dotyczącym badań nad genetycznym uwarunkowaniem depresji. Problematyka, jaką chciałbym Państwu przedstawić na dzisiejszym wykładzie, dotyczy źródła nowych neuronów i miejsca ich powstawania, modele i metody badawcze, jakie są stosowane w tym zakresie, jakie jest znaczenie funkcjonalne nowo powstających neuronów i neurogenezy, jakie są uwarunkowania genetyczne i środowiskowe zmieniające tempo neurogenezy oraz na końcu chciałbym zasygnalizować możliwość wykorzystania tego procesu w terapii chorób neurodegeneracyjnych. Neurogeneza można określić jako tworzenie się nowych, dorosłych fenotypowo komórek w ośrodkowym układzie nerwowym. Przebiega on kolejnymi etapami proliferacji, czyli podziału komórek prekursorowych, następnie migracji ich do miejsca docelowego i końcowego różnicowania fenotyp albo neuronalny, albo glajowy. Oczywiście neurogeneza w dorosłym mózgu jest ograniczona i praktycznie występuje tylko w dwóch rejonach mózgu. To jest w hipokampie, w zakręcie zębatym hipokampa i w rejonie przykomorowym. Neurony powstające w rejonie przykomorowym wędrują następnie do opuszczek węchowych i tam osiadają, uczestnicząc w tworzeniu pamięci węchowej. W hipokampie neurony przebywają dosyć krótki odcinek podczas swojej migracji do warstwy ziarnistej. Końcowe ich zróżnicowanie fenotypowe to są właśnie neurony typu ziarnistego, na czarno wybarwione bromodoksurydyną neurony. Jaka jest konsekwencja tworzenia się nowych neuronów w hipokampie? Jaka jest funkcja hipokampa? Hipokamp jest wąskim gardłem do przetwarzania informacji. Proszę spojrzeć tutaj na sieć, jaka występuje w mózgu, czyli informacja idąc z kory z olbrzymiej miliardów ilości komórek, trafiając do hipokampa, natrafia na relatywnie małą ich ilość, w związku z czym tworzące się nowe neurony mogą dramatycznie zmieniać tworzenie się pamięci. Nowe neurony powstają pomiędzy zakrętem zębatym a regionem CA3. Jest to właśnie krytyczny rejon, gdzie nowo powstające neurony partycypują w tworzeniu się pamięci. Z obszaru okołokomorowego neurony wędrują szlakiem, tak zwanym szlakiem RMS, do opuszczek węchowych. Tam osiadają i później rozchodzą się w opuszkach.
Jak dotychczas stwierdzono, migracja ta nie jest w jakimkolwiek stopniu kierowana przez opuszki. Nie ma czynników sygnalizacyjnych do drogi migracji. Prawdopodobnie z rejonu przekomorowego, chociaż jest to znacznie zredukowane, występuje również szlak migracji do kory mózgowej. Jednak ewolucyjnie proces ten został zredukowany u człowieka. W rejonie przekomorowym występuje kilka typów komórek, które uczestniczą w tworzeniu się neuronów. Czyli są to komórki wyściółkowe komórki nabłonkowe, jedna warstwa komórek nabłonkowych komór, tak zwane komórki typu B, są to komórki pochodzenia astrocytarnego oraz komórki typu C. Są to szybko dzielące się komórki, które powstają z przekształcenia form B. Zaznaczone na czerwono komórki A są to postaci prekursorowe neuronów, które następnie wędrują szlakiem rozsianym do opuszek węchowych. Już w rejonie przykomorowym krytycznym czynnikiem umożliwiającym powstawanie nowych neuronów jest nogina, która blokuje białka BMP. W tej chwili Państwo widzicie schemat szlaku rozstrzelanego neuronów. Po środku właśnie na czerwono zaznaczone są to migrujące neuroblasty i okalające je astrocyty komórki typu B. Kolor zielony zaznaczone są komórki typu C, szybko dzielące się komórki. W badaniach prowadzonych in vitro okazało się, że wyizolowane z rejonu okołokomorowego mogą również proliferować poza ustrojem. Nie dotyczy to jednak komórek typu A, czyli neuroblastów. Jakkolwiek in vivo, prawdopodobnie w początkowej fazie, kiedy nie są jeszcze one wysoko zróżnicowane, prawdopodobnie również posiadają zdolność do podziału. Tempo migracji jest relatywnie bardzo szybkie. W ciągu 2-3 dni neurony z rejonu przekomorowego osiadają już w opuszkach. Tak jak powiedziałem wcześniej, również w korze mózgowej występuje proliferacja komórek, jednak w głównej mierze dotyczy ona komórek gleju. Powstają wprawdzie spontanicznie nowe neurony, jednakże ze względu na specyficzne mikrośrodowisko kory mózgowej ich przeżywalność jest bardzo krótka i nie wchodzą one w funkcjonalne połączenia synaptyczne z innymi neuronami. Źródłem nowych neuronów może być kilka typów komórek. Mogą to być zarówno astrocyty, jak i komórki nabłonkowe, również komórki macierzyste, które występują w mózgu dorosłych osobników. Szlak różnicowania w kierunku fenotypu neuronalnego przebiega poprzez uaktywnienie komórki prekursorowej, czyli powiedzmy na przykład komórki macierzystej czy komórki astrocytarnej. Następnie tworzą się przejściowe formy C, z których powstają neuroblasty. Neuroblasty mogą dzielić się, ciągle dzielić się lub końcowo różnicować w dojrzałe postacie neuronów. Jakie modele stosujemy w badaniach nad procesem neurogenezy? Są to modele matematyczne, bardzo często wykorzystywane do analizy konsekwencji włączania się nowych neuronów w istniejącą sieć neuronalną. Na szeroką skalę prowadzone są również badania na komórkach poza ustrojem, czyli w warunkach in vitro. Zwierzętami modelowymi natomiast są głównie mysz, szczur, czasami prowadzone są również badania na chomika. Także gryzonie stanowią główny model w badaniach nad procesem neurogenezy i wszelkie dotychczas zgromadzone informacje na temat powstawania nowych neuronów zostały przeprowadzone na gryzoniach. I tutaj możemy mieć do czynienia zarówno
z modelami nokautowymi, kiedy u zwierzęcia dezaktywujemy konkretny gen, chcąc uzyskać informację, jaką pełni on rolę w procesie, w tym przypadku interesującej nas neurogenezy. Badania prowadzone są również na zwierzętach transgenicznych, czyli z wprowadzonym nowym genem do organizmu. I tutaj w naszym instytucie prowadzimy badania nad myszami transgenicznymi, u których występuje nadmierne odkładanie się złogów beta-amyloidu, czyli jest to model choroby Alzheimera. Prowadzimy również badania na zwierzętach, które są selekcjonowane w kierunku pożądanego fenotypu. Na przykład modelem badawczym stosowanym w naszym instytucie są myszy selekcjonowane przez kilkadziesiąt pokoleń w kierunku wysokiej i niskiej wrażliwości na stres. Jak się niedawno okazało, różnią się one zasadniczo również wrażliwością na depresję. Myszy, które są wrażliwe na stres, są bardzo podatne i szybko wchodzą w stan depresji. Prowadzone są również badania na zwierzętach naczelnych, na małpach, z tym, że ze względów etycznych badania takie są znacznie ograniczone. Postmortem jest możliwe również przeprowadzenie analizy u człowieka. Jednakże badania te praktycznie wychodzą z użytku w związku ze zmianą terapii w chorobach nowotworowych mózgu, ponieważ wcześniej używano do terapii właśnie bromodoksurydyny i tymidyny znakowanej trytem, dzięki czemu niszczono komórki nowotworowe. W tej chwili są inne środki cytostatyczne, które nie umożliwiają wyznakowania dzielących się komórek. Właśnie dzięki terapii przy użyciu tymidyny Erickson odkrył nowo powstające komórki u człowieka w latach 90. Jakie cechy charakteryzują modele badawcze? W prowadzonych badaniach musimy ściśle przestrzegać pewnych standardów odnośnie modeli badawczych. Ma to na celu możliwość porównywania wyników uzyskiwanych przez różne zespoły badawcze. Czyli jasno musimy określić gatunek, rasę, szczep danego zwierzęcia. Czy są to zwierzęta nokautowe, czy są to zwierzęta transgeniczne, selekcjonowane. Jaki jest wiek? Jest to bardzo istotne kryterium w badaniach procesu neurogenezy, dlatego że z wiekiem drastycznie zmniejsza się ilość powstających neuronów w mózgu dorosłych osobników. I tak za kryterium dojrzałego osobnika u gryzoni, u myszy przyjmuje się wiek około 1 roku. Niektórzy prowadzą badania na zwierzętach 6-tygodniowych, niemniej jednak są to zwierzęta zbyt młode. Płeć. Proszę Państwa, większość badań prowadzonych jest na samcach. Dlaczego? Otóż u samic w związku z cyklami menstruacyjnymi występują dewiacje w procesie neurogenezy i okresowe pobudzenie lub spowolnienie tego procesu. Wiąże się to z uwalnianiem estrogenów, czyli niestałym poziomem hormonów sterydowych. Oprócz estrogenu również prolaktyna działa w zasadniczy sposób na tempo powstawania nowych neuronów. Podstawową metodyką stosowaną do badań nad procesem neurogenezy są metody immunohistochemiczne. Tak jak wspomniałem na początku wykładu, są one obecnie wysoko zaawansowane dzięki posiadaniu markerów specyficznych dla danego typu
komórki. Badamy również polimorfizm genów krytycznych w procesie neurogenezy, zarówno genów, jak i ich sekwencji regulatorowych. Żeby określić, jakie geny partycypują w procesie neurogenezy, musimy je zmapować. I tutaj stosujemy tak zwane mapowanie fizyczne, jak i genetyczne. Zmapowane geny poddajemy analizie ich ekspresji i ekspresję badamy zarówno na poziomie białek, czyli metodą Western blot, oraz na poziomie RNA, na poziomie transkrypcji. I tutaj stosujemy technikę RT-PCR, technikę real-time i obecnie dynamicznie rozwijającą się technikę DNA microarray. Również badania cytogenetyczne wchodzą dynamicznie do neurobiologii. Wiąże się to z odkryciem wielu aberracji, mikroaberracji chromosomowych, które drastycznie obniżają proces proliferacji komórkowej w mózgu. Oprócz badań immunohistochemicznych, genetycznych, stosowane są również badania behawioralne, czyli badania nad zachowaniem się zwierząt w wyniku na przykład nokautu danego genu, w jaki sposób proces neurogenezy wpływa na zachowanie się zwierząt. W metodach immunohistochemicznych dzielące się komórki identyfikujemy przy pomocy markerów syntezy DNA. I tutaj takim markerem jest właśnie wspomniane bromodeoksyurydyna oraz znakowana trytem tymidyna. Tutaj badania te obarczone są znacznym błędem. Na podstawie badań opartych tylko i wyłącznie na markerach syntezy DNA nie możemy określić nawet, czy komórka, czy wyznakowana komórka przechodzi proces podziału, czy znacznik został wbudowany do DNA w wyniku innych procesów, na przykład procesu naprawy. Zdarza się również tak zwane powielanie genów wysoko w aktywnych metabolicznie tkankach, gdzie również znacznik wbudowuje się. Również spontaniczna poliploidyzacja dotycząca komórek w mózgu ma miejsce i to również jest błędnie interpretowane jako podział komórki. Lepszymi markerami są tak zwane markery, które jednoznacznie określają podział komórki i tutaj stosujemy białko Ki67, to znaczy antygen przeciwko białku Ki67 oraz antygeny wiążące się z cyklinami. Białka zarówno Ki67, jak i cykliny są krytycznymi białkami w procesie podziału komórek i dlatego uznawane są jako markery podziału. I najważniejszą kwestią jednoznacznie określającą, czy proces proliferacji dotyczy gleju, czy linii neuronalnej, jest identyfikacja fenotypu dzielących się komórek. Jak wspomniałem wcześniej, wbudowywanie znacznika bromodeoksyurydyny lub znakowanej trytem tymidyny następuje w fazie S, czyli w fazie syntezy DNA. Następnie ilość DNA gwałtownie rośnie i dzięki wbudowaniu się w nić DNA, jeżeli to oczywiście wynika z procesu syntezy DNA przed podziałem, to komórka taka jest pozytywnie wyznakowana i może być uznana za komórkę dzielącą się. Jeżeli mamy do czynienia z syntezą DNA, wówczas znacznik budowuje się tylko w jedną nić. Natomiast w przypadku procesu naprawy DNA,
tutaj znacznik może być wbudowany w dwie nici DNA. Również przed śmiercią komórki niektóre mają taką właściwość, że dramatycznie zaczynają syntetyzować DNA i wówczas dochodzi do tak zwanej poliploidyzacji i dopiero wówczas śmierci komórki. Komórka taka może jednak przetrwać w mózgu wiele tygodni, co rzeczywiście utrudnia nam badania, określenie, czy komórka wyznakowana jest komórką dzielącą się, czy jest to komórka, czy komórka została wyznakowana w wyniku innych procesów.